Ksiądz Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Czy czuć już wiosnę w powietrzu? Znaczy, dla mnie na pierwszym planie jest Wielki Post raczej. Natomiast wiosna o tyle, że łatwiej mi się biega przy takich temperaturach niż przy minus 20. Ale nim Wielki Post, chciałem jeszcze dopytać o Stowarzyszenie Wiosnę. Wiosna, szczególnie akcję Szlachetną Paczkę. Czy krótkie podsumowanie ubiegłorocznej edycji można? Tak, jeszcze ciągle ta paczka w nas jakoś tam gra. Niesamowitą rzeczą w ostatniej edycji paczki było takie na nowe zdefiniowanie biedy do przerwy 03, ponieważ w Polsce często jak ktoś jest biedny, jak ktoś przegrał, to przykleja mu się taką etykietkę, że on jest przegrany. A my mówimy do przerwy 03, czyli może na razie przegrywasz, ale w drugiej części swojego życia możesz wygrać. I sądzę, że to jakoś tam pewnie działa w wielu ludziach. Natomiast oprócz tego udało nam się zaangażować ponad 150 tysięcy ludzi w pomaganie, bo wciąż przypominam, że Szlachetna Paczka to nie tyle akcja charytatywna, co akcja, w której my angażujemy ludzi w pomaganie. Dlatego sama wartość materialna pomocy ta w paczkach to ponad 18 milionów złotych, to bardzo dużo. Ostatnio policzyliśmy w ogóle wartość społeczną tego projektu, czyli na ile on tworzy zmianę społeczną i wyszło nam ponad 110 milionów złotych, więc jest to niesamowita rzecz, która się w ramach paczki dokonuje już nie tylko w tych pudłach, ale w firmach, gdzie ludzie robią paczkę, wśród wolontariuszy, w tych zespołach. No, 400 lokalizacji samej paczki plus no, bardzo dużo miejsc, w których paczka była przygotowywana. Czy trwają już przygotowania do następnej edycji? Tak, tak. Paczka wbrew pozorom trwa cały rok. Już zespół paczki w tej chwili nie dosypia, żeby dobrze to przygotować. Powiem tylko tyle, że jeżeli mamy mieć 8 tysięcy wolontariuszy, ludzi, którzy idą do rodzin, to teraz wyobraźmy sobie, jak przeszkolić tych ludzi. Przygotowujemy taki projekt, w którym będzie kilkuset trenerów szkolących wolontariuszy, aby dobrze wykonali swoje zadanie. U nas wszystko jest w ogóle duże i wszystko jest skomplikowane. Każda rzecz przy takiej dużej skali bardzo się namnaża. Nawet na przykład, jeżeli mamy 400 liderów, zadzwonienie do nich wszystkich wymaga już call center, czyli całego zespołu ludzi, którzy dzwonią. Więc pracujemy bardzo intensywnie. To teraz wróćmy do Wielkiego Postu. W zeszłym roku ksiądz zwracał uwagę na sam post jako formę umartwiania się, a w tym roku zwraca uwagę na pokutę, na zadośćuczynienie, na uświadomienie sobie pewnego grzechu. Można szczegóły? Tak, odpisywałeś, to teraz powinieneś odpokutować. To jest dla mnie taka dość ważna rzecz, którą ja mocno przeżywałem w swojej młodości, ponieważ w tak zwanej komunie jakby było przyjęte powszechnie, że się odpisuje. I jakoś ja też się w takiej szkole rozwijałem. I kiedy nawróciłem się na pierwszym roku studiów, to po pierwsze odkryłem, że jakby odpisywanie z formą mojego osobistego zakłamania, bo jakby poświadczam nieprawdę, czyli zamiast zdobywać wiedzę, tak naprawdę zaliczam tylko przedmioty i dostaję papierek jakiś, który nic nie jest warty. A po drugie, ja wtedy odkryłem, to były lata 80., że cały ten system PRL-owski służył do tego, żeby tak ludzi potraktować, aby zaczęli kombinować, byli nieuczciwi, wtedy na każdego można było znaleźć haka. Zresztą widzieliśmy to w związku z lustracją, że to szukanie haków było takim elementem tego systemu panowania nad ludźmi. Więc mnie się to nie podoba. Ja uważam, że to jest jakaś choroba systemowa, to zgoda i przyzwolenie na odpisywanie. Mam przyjaciół w Szwecji, którzy wysyłają swoje dzieci do tamtejszych szkół. Tam nawet nikt by nie wpadł na pomysł, żeby odpisywać, tak? Niemiecki student na polskim egzaminie nie wie, jak się zachować, bo on nie rozumie, dlaczego ktoś odpisuje. To jest konkretna historia, jak na egzaminie na uczelni ekonomicznej poproszono Niemca, żeby dał odpisać, to po prostu zgłosił prowadzącemu, że ktoś jest nieuczciwy i poświadcza nieprawdę. Więc odpisywałeś,
od pokutu i najpierw chciałbym powiedzieć ludziom, że to jest coś złego, a skoro już coś złego się stało, trzeba teraz zrobić coś dobrego, a tą pokutą, do której ja zachęcam, to jest wspieranie dzieci w Akademii Przyszłości, które są właśnie w takiej sytuacji, że system nakłada na nich takie ciężary, że nie potrafią podołać i jakby one mogą nagle poczuć, że muszą kombinować i oszukiwać, żeby skończyć kolejną klasę. My dajemy im tutora, studenta, który z nimi będzie tak pracował, żeby mogły przejść z klasy do klasy. Wydaje mi się, że to jest dobra forma odpokutowania. Kolejną taką formą przeżycia Wielkiego Postu jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Księdza propozycji w wersji ekstremalnej. No nie jest już to tak całkiem ekstremalna Droga Krzyżowa, ale no jednak w sobie ten pomysł coś ma. U nas w praktyce to jest z Krakowa do Kalwarii 44 km w nocy. Zwykle idziemy w piątek przed Niedzielą Palmową. Tak naprawdę ten pomysł jest pokłosiem takiej mojej duchowości, bo ja nie cierpię pielgrzymek, takiej dużej grupy ludzi i tłumu, który sprawia, że nie wiem, kim jestem. Ja lubię sam, lubię ostro, ciężko, z wysiłkiem. I taki właśnie był ten pomysł na ekstremalną Drogę Krzyżową. Muszę powiedzieć, że to będzie czwarty raz i zaczyna coś wokół tego się dziać, bo mamy zgłoszenia, że będzie grupa w Kanadzie, w Anglii, w Irlandii, z Polski się zgłaszają ludzie, którzy chcą u siebie lokalnie podobne drogi krzyżowe realizować i chyba trafiliśmy w jakieś współczesne zapotrzebowanie. Szczególnie, że ta droga jest pokłosiem takich naszych dywagacji nad tym, czego potrzebują faceci w kościele i one odzwierciedla takie męskie podejście właśnie, to jest konkret, to jest wysiłek, to jest poświęcenie siebie, to są ideały. No i świetnie się tutaj w tym ta męska strona rzeczywistości, z którą to organizuje, odnajduje. Kolejna aktywność wielkopostna to głoszenie rekolekcji. W tym roku głosi ksiądz rekolekcję dla takich dwóch przeciwstawnych troszkę grup, kobiet i ludzi biznesu. No tak, staram się wyszukiwać takie grupy, które wydaje mi się są bardzo zaniedbane też przez Kościół i to są właśnie dwie takie grupy, kobiety i ludzie biznesu. Najpierw, jeżeli mówię o kobietach, wydaje mi się, że takim dużym problemem współczesnych kobiet jest to, że jest takich wiele projekcji na kobiety, kim mają być i same się w tym nie do końca chyba odnajdują. Więc ja współpracuję w ogóle z gronem kobiet nad tym, jak zrozumieć kobiecość, ale przede wszystkim chciałbym tutaj podzielić się tym, jak Jezus postrzega kobiety. Dlatego jest też taki temat, prawda, objawiony o kobiecie, a celem jest tak naprawdę rozwój kobiety. Drugą grupą, która bardzo mnie kręci, to są ludzie biznesu, ponieważ jakby często jest taki nawyk kościelny, że ja wam powiem od ambony, co wy w maluczcy macie robić, tak? A człowiek biznesu sobie świetnie radzi. Kiedy słyszy takie podejście, to się blokuje, nie chce tego w ogóle przyjmować. I do takich ludzi trzeba mówić specyficznym językiem, tak aby chcieli przyjąć to jako inspirację, a nie jako nakaz. I no, musi to jakby mieścić się w ich świecie. Natomiast temat mam taki trochę pokrętny, jak widzę, mało kto go jeszcze rozumie, być chrześcijaninem i zostać milionerem, bo według mnie trudniej jest zostać chrześcijaninem niż zostać milionerem. Tak jak Jezus mówił do paralityka, że czy trudniej jest odpuścić grzechy, czy powiedzieć powstań z martwych. No, wydaje mi się, że jak ktoś już odkryje, co to znaczy być chrześcijaninem, to zostanie milionerem już jest naprawdę proste. W tym chrześcijaństwie takim od Chrystusa, nie tym, co często my mamy w głowach jako pokłosie tych 50 lat PRL-u i tego wymieszania się marksizmu z nauczaniem w Kościele, tylko w tym źródłowym przekazie tkwi ogromny potencjał do zaangażowania społecznego, do odnoszenia sukcesu, do radzenia sobie w życiu i do pomagania innym ludziom.